gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. Stałbym się jak miedź brzęcząca, stałbym się jak miedź brzęcząca. Cymbał brzmiący, gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice. I posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił. Lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym, byłbym niczym. I gdybym ubogim rozdał majętność moją, a ciało swe wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, lecz miłości bym nie miał, lecz miłości bym nie zyskał, nic bym nie zyskał, nic bym nie zyskał. No, i on nie pozwoli mi czytać i tak w sumie to niczego się nie nauczyłem. Dlatego przychodzę do ciebie. Królu, złoty przyjacielu, najdroższy, żebyś mi jakoś pomógł, żebym jedynki nie dostał, no. No dobra, dobra, bądź już cicho, dobra. I nie ściemniaj. Zaraz ci coś opowiem. Mam nadzieję, że wiesz, że pana miała na imię. No w sumie to nie. Dobra, zapisz sobie. Nazywała się Maria Adelgund Kunigunda Tumińska. Jakie strasznie długie imię. Jak chcesz, żebym ci coś powiedział, to mi nie przerywaj. Możesz zadawać jakieś pytania, będę ci odpowiadał. No to może skąd ona pochodzi, co? Urodziła się w Krychach, koło Czerska. A ile miała rodzeństwa? 11 rodzeństwa, a sama była czwarta. A czym się zajmowali jej rodzice? Tata był nauczycielem w szkole podstawowej, a matka zajmowała się domem. Cześć, Przemek. Cześć. Jakbyś mi teraz pomógł z tym angielskim? Sorry, teraz nie mogę. Ale po lekcjach możemy zostać. Lubisz. Pani. Witam. Na dzisiejszej lekcji kazałam wam przygotować poszczególne opisy z życia siostry Tumińskiej. Mam nadzieję, że choć trochę zainteresowała was jej postać. No to może zaczniemy od kubek. Proszę pana, ja tak w sumie to nic nie umiem, nie wiem tylko tyle, co mi powiedział Przemek. Jak zwykle, Kuba, jak zwykle. Ale mam nadzieję, że ocena niedostateczna, którą dostajesz, zmotywuje cię do dalszej systematycznej pracy. To zapraszam Paulę. Ja przygotowałam się, żeby opowiadać o jej życiu rodzinnym. Kunigunda Tumińska urodziła się 24 lipca 1894 roku w Kiegach koło Czerska. Było to czwarte z 12 dzieci Bronisława i Juliany Tumińskich. I tata Bronisław był nauczycielem i dyrektorem szkoły podstawowej, a jej mama, jak wiele innych kobiet w tamtych czasach, zajmowała się domem i ogrodem. Po paru latach władze pruskie przeniosły Bronisława Tumińskiego do Małego Gliśna, gdzie znajdowała się szkoła podobnego typu. Jej mama urodziła bliźnięta, które bardzo wcześnie zmarły. Potem urodziła jeszcze brata, który też zmarł, oraz siostrę, która zmarła wskutek choroby. Dzieciństwo Kunigunda spędziła w Małym Gliśnie, oprócz wyjazdów do szkoły gospodarstwa domowego w Chłonicach i w Remagen. Kunigunda była bardzo dobrą, posłuszną córką, która potrafiła upomnieć nawet starsze rodzeństwo. Mam też dwie ciekawostki dotyczące jej młodszego brata Roberta,
który jak był mały, wszedł w żarzące się ognisko i strasznie poparzył sobie nogi. Jego najlepszą opiekunką okazała się być Kunigunda. To ona siedziała przy nim w nocy i w dzień, zmieniała im opatrunki. Drugą ciekawostką jest historia o jej młodszej siostrze Jadwidze, która wyjadła wszystkie ciastka przeznaczone dla gości. Kunigunda wytłumaczyła jej, że nie to, że zjadła te ciastka, tylko to, że się o nie nie zapytała, było błędem. Bardzo ładnie, Paula. Dostajesz piątkę. A ma ktoś coś może i pracy w zakładzie świętego Boromeusza i kontaktach z franciszkanami? Ja sobie tym przygotowałam. To zapraszam, Przemek. Thank you.
Kochana babciu, jestem taka szczęśliwa. Chciałabym podzielić się z tobą moim szczęściem, ale jako, że przepisy są bardzo surowe, nie mogę się z tobą zobaczyć. Dlatego przysyłam ci lalkę, która jest ubrana tak samo jak ja, byś mogła mnie sobie wyobrazić. Serdecznie cię pozdrawiam. Pamiętam w modlitwie twoja wnuczka Maria Adeli. A masz coś może o pracy w szkole dla dziewcząt? Mam taką ciekawostkę. Proszę. Siostra Adelgund uczyła dziewczęta dokładnego zachowania porządku. Aż do bólu doświadczyła tego jej siostra Jadwiga, kiedy pewnego razu Dziuta, tak nazywana Jadwigę, weszła do pokoju, zobaczyła, że wszystkie rzeczy były porozrzucane. Leżały na łóżku, na podłodze. Na pytanie dlaczego, siostra Adelgund odpowiedziała, że jeżeli pościel ma być ułożona w szafie o szerokości 27 cm, to znaczy dokładnie 27 cm, a nie 28,5 cm. Miała ona 3 godziny na posprzątanie i ułożenie wszystkiego. Co to za różnica? Obowiązek jest obowiązkiem i zasada jest zasadą. A masz, Przemku, może coś o przedszkolu jeszcze? Nie wiem, czy tak jest dobrze, ale postaram się jak tylko mogę. No to proszę. Zaraz rozdam wam obrazek.
można się modlić? Jak siostro! Tańcem! Szóstkę. Dziękuję. No to teraz może Paulina. Ja mam o tym, jak była przełożona z kronat świętego Antoniego w Wielkopu i o tym jej zajęcie. W 1934 roku siostra Adelbund została wybrana przełożoną z kronat świętego Antoniego w Wielkopu. Była przełożoną wymagającą, ale dobrą. Jej styl życia, szczególnie niektóre cechy jak obowiązkowość i ofiarność, nie zawsze dobrze były przyjmowane przez siostry, które z różnych przyczyn nie potrafiły sprostać jej wymaganiom. Po 3-letniej kadencji przełożeństwa w Wielkopolsku została skierowana na to samo stanowisko do Poznania, a gdy wybuchła II wojna światowa, siostra Adelbund udała się do Chojnic, gdzie pracowała w rentgenie zajętego przez Niemców szpitala. W 1941 roku kolejny raz została wybrana przełożoną. Przez całą wojnę w Zamartym rezydowali SS-mani, a przez klasztor przewijały się różne grupy, o które musiała się wyjątkowo troszczyć i zapewnić im wyżywienie. Z tego okresu siostrzenica siostry Adelbund zapamiętała ciekawy epizod. Siostra pojechała w tej sprawie do głównego komendanta Fostera do Gdańska. Yeah.
Polaków nie ma czasu. Bez reszty pochłaniają go sprawy za swoje. Nie odejdę od drzwi, dopóki nie zostanę wprowadzona do środka. Nie ma tu miejsca dla polskich zakonów. Lepiej idźcie do kościoła i róbcie to, co wam wychodzi najlepiej. Posłuchajcie, żołnierzu. Ja tutaj nie przyszłam w sprawach boskich, a ludzkich. I żądam wprowadzenia. Nie odejdę. Proszę, iść. Wasz podświat nie opracować problemu. Zwoli was pójść. Możecie wejść. Was jest luz. Oby sprawa, z którą pani przychodzi, była warta tego zachodu. Panie komendarz, przychodzę z polecenia moich współsióstr, które są bardzo rozczarowane postępowaniem niemieckich żołnierzy. O co dokładnie chodzi? Panie komendarzie, sprawa jest bardzo poważna. Zabraliście nasz jedyny dochód. Dobrze. Wszelkie dobra zostały zinwentaryzowane i przekazane do skarbca głównego Dastaj. Mi nie chodzi o zagrabiony majątek, ale o naszego jedynego konia. Konia? Jak? Tę kobyłkę to ledwo mi smażył ciągnąć? Nie ma co się złościć. Cieszcie się, że przyszedł tylko rozkaz zarekwirowania konia i że nie wysłano was na roboty w głąb Niemiec. Panie komendancie, wy mnie tutaj przymusowymi robotami nie straszcie. Dosyć się siostrami ludzkiej biedy i krzywdy naoglądaliśmy, która przyszła z waszej ręki. Czy niemieckiemu żołnierzowi brakuje honoru, żeby i na tak liche dobra zakonne się porywać? Pan Bóg nie patrzy na to, czy to żołnierz polski, czy niemiecki. Każdy jest równy w oczach Pana Boga. I my tak na nich patrzymy, kiedy trzeba rany opatrzeć. I chleba, chleba też nie odmawiamy. A czym snopy z pola zwieść, kiedy nasza kobyłka w waszej stajni stoi? Stajny moment, Marku. Czy to tak po chrześcijańsku innym chrześcijanom robić na coś? Halo? Rady nie wiesz, ja? Okej, także, ja to będę mieć, okej. Niech będzie. Ten koń na wiele nam się nie zda, więc wierzcie go, jeśli tu więcej czasu nie zajmujcie. Bóg zapytać. A nasza kobyłka jeszcze nie jednego niemieckiego konia przeżyje. No, to teraz Klaudia i Kacper, zaskoczcie mnie w końcu i zróbcie coś porządnie. To proszę. Na początku 1945 roku Niemcy w pośpiechu opuszczali szpital. Do chojnic zbliżała się Armia Czerwona, a wraz z nią gwałty, zabójstwa i zniszczenia. Siostry starsze i chore zostały przewiezione z chojnic do Zawartego. Na miejscu zostało kilka, a wśród nich siostra Adelbund. 14 lutego 1945 roku Wojsko Radzieckie wkroczyło do miasta. W tym dniu siostra Adelbund miała pierwszy bolesny kontakt z żołnierzami w szpitalu. Krzyk dziewcząt napastowanych przez czerwonoarmistów w szpitalnej kotłowni. Na ratunek pobiegła siostra Adelbund. Obroniła atakowane młode kobiety, które uciekły i nie wiedziały, jaki los spotkał ich wybawczynię.
barbarzyński sposób zamordowana przez wybawicieli ze wschodu. Zmasakrowane ciało, wrzucone na pryzmie węgla, znalazł ksiądz Bronon Ryben. Siostra Adelgund została pospiesznie i skrycie pochowana w ogrodzie sióstr franciszkanek przy ulicy Wysokiej 13, gdzie spoczywa do dzisiaj. Oddała życie broniąc czystości i godności dziewcząt. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Zabrałem wam już trochę przerwy, a więc do widzenia.